Cześć, dzisiaj mam na stole silnik typu 300 wyjęty z odkurzacza Zelmer typ 108 z 86 roku. Chciałbym ten silnik po prostu trochę wyczyścić, a przede wszystkim chciałbym wyczyścić zabrudzony komutator na wirniku. Tutaj przy okazji możemy zobaczyć stojan z obudową komutatora, łożyska i ze szczotkotrzymaczami. Skoro jest to już rozmontowane, to też to wszystko oczywiście wyczyszczę. No a to jest właśnie wyjęty z silnika wirnik razem z jednym z łożysk. Widać tutaj, że komutator jest dosyć zabrudzony, no i właśnie jego wyczyszczeniem chciałbym się szybko zająć. Przyniosłem sobie do tego celu taki bardzo drobnoziarnisty papier ścierny. A tutaj już mam ten komutator wstępnie wyczyszczony, jeszcze trochę potem wyczyściłem te szczeliny pomiędzy wycinkami komutatora i wszystko to przetarłem szmatką z rozpuszczalnikiem. Po ponownym zmontowaniu tego silnika zrobiłem próbę na razie na 24-woltowym transformatorze. No nie wiem, warto by tu pewnie jeszcze wymienić łożyska, ale na razie zostawiłem oryginalne, tym bardziej, że odkurzacz jest częścią kolekcji starego sprzętu. Pewnie silnik mógłby lepiej pracować nawet po wyczyszczeniu tego komutatora, no ale i tak cieszę się, że działa, że można było obejrzeć budowę tego silnika, obejrzeć jego elementy, bo o to tu głównie chodzi, nie zawsze koniecznie o naprawę. Na razie zamontuję ten silnik ponownie w odkurzaczu i wtedy zobaczymy, jak działa na wyższym napięciu, a cały ten film z demontażu silnika, czyszczenia i ponownego montażu już niedługo na kanale.